Przed nami, proszę Państwa, walka numer 8. Kolejna walka bokserska w kategorii wagowej do 71 kg. A w tej walce zobaczymy w narożniku czerwonym reprezentant Kowalkowski Fight Club Działdowo. Panie i panowie, Gracjan Jackowski! Reprezentant Infinity Elbląg, panie i panowie, Dawid Weiss! Kiedyś bardziej na Gracjanie obserwowałem jego walki i myślę, że ma niesamowity potencjał. Ja myślę, że akurat ta walka, myślę, że może być efekt dość szybko. No cóż, jest to boks, a w boksie dzieje się wiele. Tamtą bokserską walkę widzieliśmy już takich bardzo ciężkich panów. Tutaj jest, myślę, że będzie bardziej dynamika. 71 kg, to jest pewne zobowiązanie. No cóż, zawodnik myślę, że trafił jeden na drugiego bardzo, bardzo, bardzo porządnie i bardzo mocno dąży do broni. Ale pierwsza runda myślę, że będzie taka rozpoznawcza i gdy któryś z nich poczuje tak zwaną krew, to powiem Ci, że może być koniec szybko. Gracjan Jackowski, w narożniku niebieskim Dawid Weiss. Przed nami 4 rundy po 2 minuty każda. Zapraszam na rundę pierwszą. No, boks w wykonaniu zawodników niższej wagi. Ja myślę, że teraz jest duże skupienie. Zawodnicy wiedzą, o co im chodzi, ale patrząc teraz na ich, że tak powiem, spojrzenia na siebie, to myślę, że na razie te czerwone rękawice pokazują więcej chęci do walki, chociaż to może być bardzo mylne. No zobaczymy, jakie tempo sobie panowie narzucą, bo to będzie miało duży wpływ na widowisko. Czy bardziej będą... Chociaż nie, widzimy, że już tutaj próbują. Ale zauważ, zarówno jeden i drugi te strzały na razie nie robią wrażenia. No i myślę, zobacz, są dość szybcy, zobacz, są bardzo szybcy. No myślę, że tutaj zawodnik Gracjan, czyli Jackowski z Działdowa, próbuje przemienności góra-dół. Natomiast Dawid no, skupia się chyba więcej na takich, nie wiem, na głowie, zobacz, nie? A on taki specyficzny styl, wyprostowana sylwetka. Taki nawet tułów wyginający do tyłu, co tak. Jest bardzo niebezpieczne, tak uważam. Próbuję stopować tą przednią ręką, zobaczymy na ile to będzie skuteczne. Chwila zmiany pozycji, ale ponownie wrócił do naturalnej. Ale wydaje mi się, że właśnie Dawid Weiss, myślę, że wie, co robi. Myślę, że ma świadomość, że to nie jest jedna runda jedyna. Myślę, że chce też, żeby się może przeciwnik trochę wystrzelał, ale też pokazuje, że jest w tym ringu. No myślę, że... Zobacz, widzisz już... Te niskie uderzenia są naprawdę wymowne i one mogą tutaj znaczyć bardzo dużo. Wygląda jakby prowokował, te ręce opuszcza. No nie jest to moje ulubione, że tak powiem, podejście do walki, ale to może tak działać, że prowokując zadaje no, dużo strzałów. To może się podobać na pewno tutaj kibicom. Ja myślę, że Dawid wie, po co tu przyjechał. I w dalszym ciągu bardzo mocno uderzenia na tułów. Ten lewy taki dość porządny, zobaczyłeś? Mogą być odczute, niekoniecznie od razu. O, teraz nawet prawy wszedł. No i to nieźle. Powiem Ci tak, no widać, że panowie zachowują się tacy dość poważnie, mocno. Nastawienie, wydaje mi się, narożnika czerwonego, czyli z Działdowa Gracjana, było, że no ta pierwsza runda pokazać, na co mnie stać. Nie wiem, czy akurat to się tutaj sprawdzi. Wydaje mi się, że Dawid Weiss zobaczył, że aha, jest to zawodnik taki, zaczął go sobie ustawiać, tylko to się wszystko może zmienić, ale na tę chwilę walka bardzo wyrównana, ale twierdzę, że chyba z lekką przewagą na Dawida, na którym te uderzenia nie robią wrażenia. Też tak sądzę. Natomiast końcówkę było widać, że jak już Dawid, tak jak powiedziałeś, na dół uderzał lewą czy prawą ręką, no to Gracjan to odczuwał. Prawda. No na razie pewne sugestie trenerów, no to ciekawi mnie. No oczywiście sędzia narożnikowy Rafał Błachowski. Ja myślę, że tutaj zobaczymy, jak to dalej wyglądało. Dawid sprawia wrażenie bardziej konsekwentnego w swoich poczynaniach. Tak, wydaje mi się, że on chyba wie, na co go stać. Zobacz, tak, tą gardę w momencie, gdy nie atakuje go Gracjan, to te ręce tak bardzo opuszcza, prowokuje. Ale gdy już jest w bliskim kontakcie, w jakimś tutaj zwarciu, zobacz, jakby nie było, zasłania. Czyli ten tułów, głowa, zobacz, jest zasłonięta. Te wszystkie uderzenia Gracjana to są takie w gardę. No, cały czas odnoszę wrażenie, że te natów ciosy mogą tutaj zadecydować o przebiegu dalszej walki. Śmiem twierdzić, tak obserwując teraz tutaj to z Tobą, że gdy Gracjan zadaje ciosy Dawidowi, gdy on tam coś planuje, to one nie robią wrażenia. Ale jak już Dawid zadaje ciosy, to tak, Gracjan tą mimikę twarzy ma nieco inną. Zdecydowanie. I to, co żeśmy mówili. To, co żeśmy mówili, stało się faktem. No, myślę, że to była... Nie, to już jest koniec walki i tu się już nic nie wydarzy. Nie, no myślę, że zobacz, to tak jak mówisz, Gracjan, no niestety nie może... Jest oszołomiony, myślę, że... No, druga runda, tak? Tak, druga runda. No, Dawid Weiss i Infinity Elbląg. No myślę, że panowie z Elbląga zrobili dobrą robotę. Tak jak mówiliśmy, Dawid... No i kolejna walka ponownie. Jarka będzie w narożniku, a walczyć będzie Mateusz Leński, doświadczony zawodnik w wersji low kick, a jego rywalem będzie Dawid Miłek z Olsztynka. I... niestety pozostaje ponownie sam. Podziękujemy gromkimi brawami jeszcze obu zawodnikom za tę wspaniałą walkę. Ale oczywiście tylko przez przebieg jednej walki. Miejmy nadzieję, że przebieg tej walki będzie już inny w porównaniu do poprzedniej wykonaniu Piechotki Team. Wręczy nagrodę pan Patryk Watymborski, Mobie Ubezpieczenia. Zapraszamy serdecznie. Zdecydowane, zasłużone zwycięstwo Dawida Weissa. Zwycięża Dawid Weiss! Świetne wyczucie czasu, dystansu. Wiedział, po co tu jest. Wiedział, co czyni. I tak jak wspomniałem, jak najbardziej zwycięstwo zasłużone. Zawodnik z teamu Infinity Elbląg.